Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski z pewnością nie narzekają na nudę. Para ciągle musi mierzyć się z atakami Pauliny Smaszcz i krzywdzącymi plotkami, które są rozsiewane w brukowcach. Zakochani skupiają się jednak przede wszystkim na życiu rodzinnym i dzieciach. Starają się bowiem tworzyć idealną patchworkową rodzinę. Kasi udało się dogadać z Marcinem Hakielem w kwestii opieki nad Adamem i Heleną, którą dzielą się porówno. Maciej nie musiał niczego dyskutować z Pauliną, bo starszy syn już dawno ma własną rodzinę i żyje poza Polską. Młodszy Julian jakiś czas temu z kolei udał się na szkolną wymianę do Holandii, ale już oznajmił, że po powrocie ani myśli mieszkać z matką. Kasia i Maciej postanowili więc przygotować się na przyjazd Juliana, by czuł się jak najlepiej pod ich skrzydłami. Kasia i Maciej zaręczyli się krótko przed oficjalnym ogłoszeniem związku, ale zrobili wszystko, by ta chwila była tylko dla nich. Poważnie myślą i rozmawiają o wspólnej przyszłości. Chcą tworzyć zgodną, kochającą się rodzinę. Sprawę ułatwia fakt, że synowie Maćka polubili i zaakceptowali Kasię. To samo dotyczy Helenki i Jadasia. Zarówno mama i siostry Maćka bardzo polubili Kasię, a rodzice Kasi już traktują Maćka jak syna zdradza informator Jastrząb Post. Okazuje się, że właśnie zapanowała wielka radość w domu Maćka i Kasi związana z powrotem Julka do kraju. Dumny i szczęśliwy ojciec i macoszka zorganizowali mu nielada powitanie. Dziennikarz zawiesił wielki napis: Witaj w domu, wszędzie było też mnóstwo confetti. Więc widać, że radość była ogromna. Syna Maćka zapewne nie spodziewał się, że ojciec i jego nowa wybranka zgotują mu aż takie powitanie. Zobacz też, skandal w pytaniu na śniadanie. Cichopek wpadła. Kurzajewski nie wiedział, co począć. Prezenterka podrywała Kurzajewskiego na wizji. Na wszystko patrzyła cichopek Kasia, cichopek z odważną reklamą maślanki. To nie pierwsza wpadka w ostatnim czasie.